Hej, hej, witaj. Dzisiaj pokażę Ci, w jak prosty sposób można otworzyć własny sklep internetowy. Pokażę Ci krok po kroku, w jaki sposób można to zrobić na jednej z najbardziej popularnych platform SaaS, platform sklepowych, na Shoper. No to co? Zaczynamy. Zapraszam. A więc, żeby otworzyć konto, żeby otworzyć sklep internetowy na platformie Shoper, tak naprawdę musimy wejść na tą platformę, na stronę internetową Shopera, najlepiej wpisując adres www.shoper.pl i wtedy pojawi nam się główna strona. Tutaj po prawej stronie mamy wypróbuj przez 14 dni, ewentualnie możemy kliknąć w cennik, gdzie wejdziemy do cennika, w którym znajdziemy aktualne pakiety, aktualne promocje od złotego do premium. Poniżej mamy opisane, co jaki pakiet zawiera. No i my wybierzemy tutaj polecany pakiet platynowy do prezentacji. Ta promocja trwa jeszcze 9 godzin, natomiast warto zaglądać. Podejrzewam, że ta promocja jest cały czas tak naprawdę dla nowych wejść. No i żeby zacząć, wybieramy pakiet, wpisujemy nasz adres e-mail, który będzie jakby podstawowym mailem w sklepie internetowym, chociaż będziemy mogli go zmienić. No i klikamy przycisk. Tutaj otrzymujemy informację, żeby podać numer telefonu, na który otrzymamy SMS, tak naprawdę z kodem i loginem i hasłem do naszego konta. No i poniżej mamy pewne informacje, że tymczasowy adres strony naszego sklepu to będzie taki. Akurat, że przez 14 dni testujemy całkowicie za darmo, nic nas to nie kosztuje. I klikamy przycisk dalej. Po kliknięciu przycisku dalej mamy do wypełnienia formularz. Możemy założyć konto na firmę, możemy założyć sklep na osobę fizyczną. My założymy na firmę, czyli wpisujemy po prostu wszystkie dane, wypełniamy formularz, poczynając od nazwy firmy, którą reprezentujemy. Następnie powinniśmy wpisać NIP, numer NIP, jaka ta firma posiada. Później podajemy adres firmy. Tak jak w zwykłym formularzu wypełniamy wszystkie dane. Tak samo kod pocztowy powinniśmy wpisać, tak samo miasto powinniśmy wpisać. I kiedy już wypełnimy formularz, tutaj poniżej mamy wybór. Tutaj mamy oczywiście informację, że dane są przetwarzane przez firmę. Troszkę wyżej mamy informację, że możemy już teraz zapłacić za sklep, a możemy skorzystać z 14 dni za darmo. Tak, mamy tutaj do wyboru. No i my korzystamy z 14 dni za darmo, więc klikamy załóż sklep, przejść do sklepu. I w momencie jak klikniemy, tak naprawdę pojawia nam się założony sklep. To jest nasz sklep, to jest nasz główny panel, główny pulpit. Jakaś tam informacja, witają nas na pokładzie, więc możemy ją tak naprawdę usunąć w prosty sposób, klikając krzyżyk. I po prawej stronie na samej górze mamy możliwość wylogowania się. O tym będziemy jeszcze mówić. Jest to bardzo ważny element i zawsze sprawdzajmy, czy zostaliśmy wylogowani. Następnym krokiem dobrze by było, gdybyśmy mogli wejść na nasz e-mail, ponieważ dostaliśmy mail od Shopera o nazwie, o adresie naszego sklepu, jak i o loginie i haśle. Które użyjemy do pierwszego logowania. A my wpisujemy podany login, wpisujemy podane hasło, które otrzymaliśmy na poczcie i po wpisaniu klikamy oczywiście zaloguj się. I teraz zauważcie, że tak naprawdę o przeglądarkach chce zapamiętać hasło, raczej nie zapamiętujemy hasła, a zwłaszcza w tym przypadku, ponieważ tutaj od razu Shopper proponuje nam, a właściwie wymaga,
zmiany tego tymczasowego hasła, które dostaliśmy na maila. Więc wymyślamy sobie jakieś hasło i wpisujemy to hasło jako nowe hasło. Natomiast ważne jest, żeby to hasło składało się z minimum 8 znaków, zawierało jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę. Tak, to są takie elementy zabezpieczające, tworzące, przyjmijmy to, silne, mocne hasło. Kiedy już wymyślimy hasło, klikamy zmień hasło i jesteśmy z powrotem. Oczywiście nie zapamiętujemy, jesteśmy z powrotem w naszym panelu administracyjnym sklepu. Dzięki za obejrzenie filmiku. Jeśli zobaczyłeś w nim wartość i jeśli pomógł Tobie w wykonaniu tych pierwszych kroków we własnym biznesie, poproszę lajka, ewentualnie zasubskrybuj kanał gdzieś tu. No i co, zapraszam do kolejnych odcinków, które znajdziesz tu, albo i tu. Powodzenia, dzięki.